Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym maceranku, a dzisiaj sięgamy do Ewangelii Mateusza. Czytamy z rozdziału 5 cztery wersety, od 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy czytamy ten fragment w kontekście, to nie ulega wątpliwości, że dotyczy on ludzi. Ludzi, którzy są powołani. Do czego? Aby być solą ziemi, aby być światłością świata, aby być światłem, które świeci dla wszystkich, a nie chowa się pod korcem. 13 wers właściwie zaczyna się od stwierdzenia. Jezus stwierdza, mówi to do Żydów. Wy, Żydzi, jesteście światłością świata. O, wiem, że antysemici się teraz wściekną, ale to Jezus powiedział i to jest prawda. I nie dlatego to jest prawdą, że Żydzi to najwspanialszy naród na świecie, ale dlatego, że Bóg wybrał ten naród. Dał mu prawo, zawarł z nim przymierza, z niego wyprowadził proroków, a w końcu samego Mesjasza. I żaden antysemityzm tego nie zmieni. Wy, Żydzi, powiada Jezus, jesteście światłością świata. Ale jeśli zwietrzejecie, i tu jest ciekawy zwrot, czymże tę sól nasolą? Zwykle słyszymy takie oto wyjaśnienie, że ten, który był, kolokwialnie mówiąc, słony, miał swój smak. Kiedy stracił ten smak, to już nie da się przywrócić tego smaku, tej słoności. I taka sól musi być precz wyrzucona, więc taki naród musi być precz wyrzucony. Nie mówię, że to jest złe tłumaczenie. Może nawet jest prawidłowe. To by też wyjaśniało, dlaczego dzisiaj Żydzi zostali odrzuceni. Ale ponieważ list do Rzymian powiada, że wyroki Boże są nieodwołalne i Boże wybory są też nieodwołalne, to dlatego Biblia zapowiada, że ten naród zostanie przywrócony wtedy, kiedy Bóg uzna, że jest właściwy czas do roli soli tej ziemi, tego świata. Ale jest możliwe też inne tłumaczenie, którego szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem, ale mogę się mylić. Może jak ktoś słyszał, to mi podpowie w komentarzach. Wy jesteście solą ziemi, powiada Pan Jezus. Jeśli więc sól zwietrzeje, to czymże ją nasolą? O co może też chodzić? Wy jesteście solą tejże ziemi. Jeżeli zniknie sól, to czymże ziemia będzie nasolona? Na nic nie będzie się już przydawała, nie będzie miała żadnej wartości. I to tłumaczenie też ma swoje biblijne racje, ponieważ Słowo Boże powiada, że przyjdzie czas, kiedy już nikt niczego nie będzie mógł uczynić w kwestii głoszenia słowa. Bóg zabierze swój Kościół z tego świata. Do czego będzie się nadawał ten świat bez soli? Do niczego. Będzie przeznaczony na sąd. Będzie przeznaczony na zniszczenie. Tak mówi Słowo Boże. Zostanie podeptany. W tym jednym krótkim zdaniu Jezus zawarł nieprawdopodobną ilość nauczania. Czasami przyznam się, że jest mi smutno, kiedy słucham ludzi, którzy niby nauczają, ale tak się tylko ślizgają po tym słowie. Zupełnie nie potrafią wejść pod tę pierwszą warstwę, powiedziałbym nawet tę warstwę w postaci czarnego druku. Nie potrafią dostrzec tamtego, czego przecież Jezus nauczał. To smutne, ale też wielu ludzi tak czyta Biblię, pobieżnie, byle jak, nie zastanawiając się, jak wiele niesamowitej prawdy jest w każdym słowie, które Bóg posyła do nas. I stąd pojawia się werset 14.
to wy jesteście światłością świata. On też to mówi do Żydów. Ale my wiemy, że w jakimś momencie, bo o tym mówi list do Rzymian chociażby, czas Żydów został zakończony do pewnego momentu. W to miejsce wszedł Kościół, a więc to jest słowo również do Kościoła, tak jak to powyżej jest również słowem do Kościoła. Wy jesteście światłością tego świata. Wiemy, jak wygląda świat bez światła. No, każdy z nas był w ciemności. Zdarzyło mi się w swoim życiu być w takich miejscach, gdzie naprawdę nie było widać na centymetr. Sam siebie musiałem dotykać, żeby się zorientować, że ja jestem. Tak gęsta była ciemność, można było ją, kolokwializując, kroić nożem. I świat bez Chrystusa, który objawia się w Kościele, żyje w takiej ciemności. Nie dziwmy się ludziom, że oni odrzucają Słowo Boże. Nie dziwmy się, że nie chcą z nami rozmawiać. Oni w ogóle nie wiedzą, kim są. Nie dziwmy się, że reagują czasami wrogo, jeżeli ktoś im głosi słowo. Dlaczego tak jest? No przyjrzyjcie się zwierzętom. Co zwierzęta uznają za pierwszą potrzebę? Jedzenie i poczucie bezpieczeństwa. I do tego można jeszcze na końcu dodać potrzebę rozradzania się. Można powiedzieć, że są trzy podstawowe potrzeby zwierząt. I ludzie bez Chrystusa tak się zachowują. Chcą napełnić żołądek, chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, no i chcą się rozradzać. Słowo Boże, które przychodzi do nich, to jest coś, co można nazwać dobrem z wyższej półki. Więc czasami reagują nerwowo, nawet wrogo. Nie dlatego, że są wrogo nastawieni. Dlatego, że przede wszystkim powinni zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Tak uważają. Nauczyli się żyć w ciemności. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, w Ewangelii Mateusza też to znajdujemy, kiedy przyszedł z usługą, to czytamy w 4 rozdziale, w 16 wersie, lud pogrążony był w mroku, siedział w krainie i cieniu śmierci. Tak ludzie żyją bez Chrystusa. I nie dziwmy się, że reagują na takich dziwaków, jak my, którzy przychodzą z Ewangelią wrogo. Przyjdź do Niego z pieniędzmi, przyjmie Cię z radością. Przyjdź do Niego z kiełbasą, przyjmie Cię z radością. Przyjdź, zaoferuj Mu darmowe mieszkanie, przyjmie Cię z radością. Tak, zaoferuj Mu seks, przyjmie to z uśmiechem. Ale kiedy przychodzisz ze Słowem Bożym, reaguje nerwowo, bo to nie jest Jego podstawowa potrzeba. Żeby iść do ludzi z Ewangelią, trzeba rozumieć, w jakim są miejscu. Jeżeli chcesz głosić pijanemu człowiekowi Ewangelię, no to jesteś niepoważny. On ani nie rozumie, co do niego mówisz, a jeśli jest na kacu, to on tylko chce się napić. Więc najpierw poprowadź go do miejsca, gdzie będzie odtruty. Chyba że Bóg ci powie wyraźnie, przemów w autorytecie Słowa Bożego i usuń z jego ciała alkohol, wtedy to rób. W mocy Ducha Świętego. Ale nie rób tego według swoich własnych pomysłów, bo to się źle skończy. Pamiętaj, że Bóg nie zapalił ciebie po to, żebyś siedział w cieniu, w ukryciu i nie dawał znaku życia. Albo się boję, albo nie umiem, albo nie potrafię. Wszystkie te wymówki wynikają ze strachu i z przerażenia. I z przekonania, że się nie nadaje. A przecież to nie jest coś, co pochodzi od Boga. Bóg się nie przejmuje tym, że się nie nadajesz. On się nie przejmuje tym, że się boisz. On się nie przejmuje tym, że jesteś przerażony. On cię wyciąga z tego i stawia cię wobec wszystkich, mówiąc, to jest moje dziecko umiłowane. To jest mój syn, to jest moja córka. Więc zachowuj się jak Boży syn, jak Boża córka, a nie jak tchórz. Nie jak ktoś, kto jest niedowartościowany, bo Jezus Chrystus dowartościował cię we wszystkim. Jesteś dziedzicem Królestwa w Chrystusie. Czego ci brakuje? Niechaj więc świeci wasza światłość przed ludźmi, powiada 16 werset. Niech widzą twoje dobre uczynki i niech chwalą Ojca, który jest w niebie. Biblia jest pełna słów ludzi niewierzących, którzy oddawali cześć Bogu. Dlaczego to robili?
bo widzieli święte uczynki, święte dokonania ludzi wierzących. Właśnie tak. Właśnie tak. Niech Bóg będzie uwielbiony w twoim życiu. Nie przejmuj się sobą i nie przejmuj się tym, co mówią i myślą inni. Bóg uczynił cię światłością tego świata. Stój więc w tej światłości i niech Bóg będzie dumny ze swojego dziecka. Nie dlatego, żeś taki dobry, ale dlatego, że On uczynił cię świętym. On uczynił cię światłością. On wyposażył cię we wszystko, a więc korzystaj z tego i usługuj Mu, a wtedy ludzie zaczną Boga wielbić. Nawet wtedy, kiedy nigdy się nie nawrócą. Tak, tak uczy Biblia. Niech Bóg was, kochani, błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.